Witam serdecznie. Ostatnio otrzymałem od Daniela fajnych, ciekawych pytań, dlatego dziś przeprowadzę wywiad z Danielem i będę odpowiadał na kilka pytań wysłanych wcześniej przez Daniela. Lecimy! Pierwszy zestaw pytań. Jak się pan nazywa? Skąd pan pochodzi? Ile lat pan ma? Danielu, jestem Adrian Tracker Packer, oczywiście na Facebooku, kierowca Packer na YouTube, a tak naprawdę jestem Adrian Poździej. Lat mam 30, w tym roku będę kończył 30 lat we wrześniu. Skąd pochodzę? Pochodzę z małej miejscowości Brzeziny, województwo łódzkie. Kolejny zestaw pytań. Od ilu lat jest pan kierowcą zawodowym? Czy to była pana marzenie, czy może rodzinna tradycja? Danielu, zawsze to było moje marzenie. Od mojego dzieciaka chciałem jeździć takimi dużymi maszynami. Jak widać, jeżdżę już 10 lat. Odnośnie tradycji rodzinnej, może nie do końca to była tradycja rodzinna, ponieważ mój tato nie jeździ takimi sprzętami, tylko wujo, czyli mojego taty kuzyn. I też można powiedzieć, od niego rozpocząłem swoją karierę trackera. Kolejne pytanie. Jeździ pan po kraju czy po zagranicy? Wcześniej na początku swojej kariery jeździłem po zagranicy, teraz jeżdżę po kraju. Kolejny zestaw pytań od Daniela. Uważa pan, że to ciężki zawód? Uważam tak. Jest to jeden z ciężkich zawodów. Jeżeli robisz to, co kochasz, potrafisz sprostać wszystkim przeciwnościom. Kolejne pytanie. Czy pana zdaniem wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej przez pana pracy? No jak to powiedzieć, to jest temat rzeka. Ile człowiek by nie zarabiał, zawsze będzie mu mało. A taką jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać, że czasu spędzonego w trasie, straconego z rodziną, niestety nie odkupisz za żadne pieniądze. Ale jest kolej taka rzeczy, że jak wcześniej wspomniałem, robisz to, co kochasz, dasz na pewno sobie radę. Kolejne pytanie. Jak rodzina znosi rozłąkę z powodu pana zawodu? Ciężko bym powiedział, ponieważ córeczka ma już moja 8 lat i ona najbardziej odczuwa braku tatusia w domu. Żona, no jak to żona, no też by chciała, żebym pracę zmienił, ale wie, jakie mamy cele w przyszłości i dlatego na razie skupia się na tym, żeby wychować jak najlepiej dzieci, jak mi nie ma. W weekendy oczywiście jestem w domu, to staram się jak najlepiej pomagać, a córeczka roczna jeszcze nie wie, co z czym się je. I dlatego ona podchodzi do tego bardzo neutralnie. Kolejne pytanie. Co by pan przekazał młodym, którzy chcą lub zrobili już prawo jazdy kategorii C+E? Pierwsza sprawa, podstawowa i najważniejsza. Mieć szacunek do samego siebie. Druga sprawa, spokój i wytrwałość w tym, co robimy. A trzecia taka porada ode mnie, być aktywnym i zdrowo się odżywiać w trasie, bo jest to możliwe na moim przykładzie. Dziewiąte, już ostatnie pytanie. Co pan robi w wolnym czasie na pauzie? Oczywiście. Jak sama nazwa mojego kanału mówi na YouTube, kierowca Packer, czyli pakuję. Na Facebooku Adrian Tracker Packer, również pakuję. Oczywiście trenuję, staram się jak najaktywniej spędzać swój czas, zdrowo się odżywiać, przygotowuję posiłki, które mam przypisaną od dietetyka i tak sobie działam. Działam sobie, trenuję, zdrowo się, staram się odżywiać w trasie, nie jeżdżę po barach. Oczywiście każdemu z was to polecam. Zdrowo, aktywnie i do przodu. Dziękuję Danielu za fajne i ciekawe pytania, że mogłem pierwszy raz dla ciebie przeprowadzić wywiad. Również zachęcam do subskrypcji kanału Daniela Pasja z ulicy. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, aktywnie. Cześć, Adrian Tracker Packer. Hej!